Proszę o zabranie głosu senatora Tadeusza Jarmuziewicza i przedstawienie sprawozdania Komisji Infrastruktury. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie marszałku. W imieniu Komisji Infrastruktury mam przywilej przedstawić państwu sprawozdanie z prac nad zmianami w ustawie o transporcie drogowym. Tak naprawdę dwie zasadnicze rzeczy. Pierwsza to implementacja dyrektywy, która nam wisi już od 2,5 roku niewdrożona, a mianowicie możliwość użytkowania pojazdów najmowanych przez kierowców w transporcie międzynarodowym z innych krajów. Czyli dzisiaj w licencji nie ma wpisanego samochodu, który nawet jest własnością spółki córki, to trzeba uregulować, żeby inspektorzy transportu drogowego, sprawdzając na drodze taki samochód, widzieli, że to jest samochód, który legalnie jest użytkowany w Polsce. Może się to odbyć również na zasadach rynkowych, że firma nagle pozyskuje jakiś kontrakt, który przerasta jej możliwości taborowe, w związku z tym na zasadach rynkowych tam jest podpisana umowa, na podstawie której tu jest limit czasowy, tu jest 3 miesiące teoretycznie, natomiast rocznie. Natomiast jest tu, przewoźnicy mówią, że to się może wydłużyć do 6, bo może być październik do końca grudnia i od 1 stycznia kolejne 3 miesiące, to co da w sumie, ja nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale taki jest skutek tego zapisu, czyli nie ma co o to kopii kruszyć. I druga rzecz, która jest regulowana w tej ustawie, to pierwszy raz nakłada się na inspektorat transportu drogowego stworzenie strategii kabotażowej. Inspekcja ma na to 60 dni. Do tej pory takiego dokumentu nie było. Wydawać by się mogło, że to w jakiś sposób nie do końca istotne dla branży. Natomiast miejmy świadomość, że my mówimy o branży, która daje 7% polskiego PKB, czyli to jest kolos, żeby z jednej branży czerpać takie. Mamy w transporcie krajowym 80 tysięcy podmiotów i 40 tysięcy podmiotów w transporcie międzynarodowym. Struktura tych podmiotów, ja zaraz nawiążę do ustawy, dlaczego o tym mówię. Struktura wielkości firm jest taka, że dominują firmy do 10 samochodów. Czyli mają 10 samochodów. W sumie w transporcie międzynarodowym to jest około 350 tysięcy samochodów w Polsce jeździ. To jest jedna z większych flot w Europie. Ja nie wiem, czy druga, czy trzecia w tej chwili. Był taki moment, że była pierwsza, jeszcze jak pamiętam, przed laty zasiadałem na Chałubińskiego, to była największa flota w Europie. I teraz, i tutaj podziękowania dla ministerstwa, bo jaki będzie tego skutek, to trudno powiedzieć w pierwszej chwili. My jesteśmy trochę zakładnikami tego, że musimy wdrożyć tą dyrektywę, wdrażamy, okej, ale ile się pokaże samochodów na polskim rynku i odwrotnie. I odwrotnie, to znaczy może podłapać dobre kontrakty kilka firm gdzieś w Niemczech i będą potrzebowali pomocy od polskich przewoźników i polskie samochody pojadą tam świadczyć usługę. To w obie strony będzie działało. Natomiast na przewoźnikach ciąży będzie jeszcze jeden limit, a mianowicie, że do 25% pojazdów, które ma we własnej flocie, będzie mógł importować, że tak takiego określenia użyję, z zewnątrz jako własne wspomaganie swojej floty. Ja też taką ciekawostkę znalazłem, to się podzielę z nim z państwem. W zeszłym roku wpływy do budżetu państwa z samego VAT-u z branży transportowej to było prawie 25 miliardów złotych. Czyli to naprawdę jest się po co schylać. W związku z tym ta obietnica Ministerstwa Infrastruktury przyglądania się tej ustawie niezwykle istotna, żebyśmy nie zrobili krzywdy tak dobremu płatnikowi podatków w Polsce. Ja przez kolegów byłem proszony przed tym, jak miałem zabrać głos, żeby ze względu na to, że mamy taką godzinę, a nie inną, nie rozwodził się za mocno. Proszę państwa, dwie rzeczy. Możliwość, kiedy jest taka potrzeba, wspomóc się zwiększeniem floty o 25% tego, co ma, a Inspekcja Transportu Drogowego ma zrobić w ciągu nadchodzących 60 dni, kiedy wejdzie ustawa, program kabotażowy. Czyli jak po Polsce mogą jeździć inni. No i tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję.